Czy cię nie nęci jego wód? Czy zniechęcił o coś lud? Czy też wpływ miał na to stop dla twoich sztab? I choć się myje dzienny zup, nie można ukryć, że on cuchnie. Ale powiedz, czy znasz kogoś, kto by taki uśmiech miał? To co, że trochę jest jestem tego i że was parę mam, że mądry jest inaczej, że lubi rogaczy, to na skórze wbrew, ale cicho sza. To co, że trochę jest jestem tego i każdy widzi to, będzie z niego gościem tego, gdy ktoś chce pokocha go. Ma strach, strach, masz, że nie ma manie chłopak nasz. I tak jak ogar wiele razy poszedł bez. Niech nie waży na tym sądzie jego fryz niemiecki w lądzie. Kogoś zakochiwalnego masz do bólu aż. To co, że trochę jest nie ten tego i że tak jak ma wpływ uczucia pragnie, dlatego ładnie ma to kompromat i życzu liczby. To co, że trochę jest nie ten tego, bo to nie pan wyzyw. Ktoś w końcu pokocha jego ego, a to inny jak nie ty. To co, że trochę jest nie ten tego, nieistotny fakt, bo zaręczynę wbrudzić coś kupi, na tym bardziej, że tu pierścionka brak. To dużo jest nie ten tego, bo ty się nie masz ma. Narzeczony precz i prosta rzecz, będziesz tu piekła i ba. Wszystko może się nie zmienić, bo rzadko się zmienia ktoś. Lecz miłość może sprawić cud, bo po sobie ma to coś. Ludzie robią głód, każdy ich zjada złość. Tak was, jak i mnie.
słowa. Przyjdzie czas na odmianę, kto wie. Epoka przepychu się skrada po cichu. A co będzie z nami? Wysłuchajcie uszami, zachęcam do zgody, a będą nagrody, gdzie spełni się to, o czym śnię. Choć się prawo obejdzie nieraz, przyjdzie czas. Czyli nas? Ale na co? Na rychłą śmierć, króla. A co, jest chory? Nie, my go wykończymy. Ach. I Simbę też. Świetnie, mamy spotkać go. Bez króle, nie, 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 nie. Królnie! Będzie inny król. Ale... Ja będę królem. Słuchajcie mnie. A już nigdy więcej nie zaznacie głodu! Nie żyje król! Nie żyje król! Tak świetnie będziemy mieć chody, teraz inni mu będą do stóp. No cóż, kwiprokwo, do roboty, zagonię was wnet jakim król. Nie wlotę wam żadnych obron. Wszyscy czekają ci, daleko przy mnie, no bo kto? Lecz przy mnie zyskacie i wy. Powiem, czeka was zamach sezonu. Przyjdzie czas, już się bawę, dostąd! Uśmiechu nie lubię, w ostrożnej rakubie tysiącom wyrzeczeń zawdzięczam to szczęść. Należą monarcze, otaczą i starsze, i młodsze zwierzęta co tchu. Oto plan moich głów, moich las. Przyjdzie czas. Oto plan naszych głów, naszych las. Przyjdzie czas. Szanowni Państwo, pragnę Was serdecznie powitać na koncercie kończącym nasze pierwsze kamowe warsztaty. I następnie uprzedzę, że moja rola tutaj jest taka, żebym wypełnił dziurę pomiędzy problemami technicznymi za sceną. W związku z tym mogę mówić nieskładnie i głupio i proszę mnie, broń Boże, wtedy nie pośpieszać, bo mam mówić jak najdłużej. Chciałem powiedzieć, że wszyscy jesteśmy potwornie zmęczeni i to jest moja głównie wina, ale też wina moich wspaniałych wykładowców, wychowawców, których pozwolę sobie wymienić, bo na to zasługują bardziej niż ktokolwiek, bardziej niż ja. To jest Natalia Soboń, która jest odpowiedzialna za choreografię. To jest Marta Tomala, która również jest odpowiedzialna za choreografię. To jest Małgosia Chyła, która jest odpowiedzialna za przygotowanie wokalne wspólnie ze mną. I no i między innymi efektem jej pracy są ta młodsza grupa, która w zasadzie już dorównuje starszej grupie wokalnej. To jest Artur Wołoch, który jest odpowiedzialny nie tylko za sprawy reżyserskie, ale również za sprawy multimedialne i filmowe, o czym się Państwo za chwilę przekonają. To jest Paweł Kumięga, który jest głównym reżyserem tego dzisiejszego koncertu, który się dopiero zaczął i się jeszcze szybko nie skończy. Oprócz tego chciałem podziękować pod nieobecność, co prawda, Justynie i Wojtkowi Schabowskim, którzy przyjechali specjalnie na te warsztaty z Łodzi, a ja ich znam z Białegostoku jeszcze z wielu wspaniałych sztuk, które razem wykonywaliśmy i oni byli odpowiedzialni też za sprawy reżyserskie, wychowawcze, ale też za teatr żywego ciała, teatr lalek i różne takie inne formy, na które nie mieliśmy czasu
w ciągu roku szkolnego, także wielkie brawo. No i ostatnią, ale jedną z najważniejszych osób, która była na tym koncercie, a który nie mógł też przyjść dzisiaj niestety, jest Paweł Kostuj, który jest odpowiedzialny za nasze sesje nagraniowe, dzięki któremu nauczyliśmy się nagrywać chóry i to trwało naprawdę bardzo długo. Przez pierwsze 5 dni w zasadzie nie wychodziliśmy ze studia nagrań, zmieniały się tylko dzieci. Od 9 do 22, a czasami i dłużej, za co Państwa serdecznie przepraszam, ale wymagała tego sztuka, nagrywaliśmy podkłady, które będą nam mam nadzieję, że nie bardzo się będą przydawać, ale dzięki nim na przykład będą Państwo mogli zobaczyć to, co zaraz będzie niespodzianką po tym utworze. Przedstawiliśmy Państwu na początku utwór z musicalu Kraina Lodu, który po premierze High School Musical uroczystej w listopadzie będziemy robić w całości w przyszłym roku. I następnym utworem była prośba od uczniów, którzy mnie tak długo męczyli, aż w końcu powiedziałem, no dobrze już, przypomnijmy Króla Lwa, bo oni cały czas tym żyją, więc pozwoliliśmy sobie przypomnieć w mniejszym składzie, dlatego że reszta się teraz tam przebiera i przepina mikroporty. Z tymi mikroportami, dlatego ja tu jestem, żeby wypełnić ten czas, jest taka historia, że zwykle robimy 3 albo 4 albo i więcej obsad, a tak się złożyło, że na naszym właśnie obozie muzykalowym pojawiły się osoby, które wystartowały i wygrały castingi na role i niektóre role miały podwójne i potrójne obsady. W związku z tym straszną mieliśmy łamigłówkę, żeby w jednej roli obsadzać 2 albo 3 osoby i one się muszą wymieniać mikroportami, których liczba jest ograniczona i to nie naszymi możliwościami technicznymi, ale prawnymi, bo gdybyśmy mieli więcej mikroportów, moglibyśmy wejść w pasma samolotów, policji i wtedy na przykład fragmenty musicalu High School Musical mogłaby usłyszeć jakiś patrol przejeżdżający tutaj. W związku z tym mieliśmy ograniczoną liczbę mikroportów i oni się muszą tymi mikroportami wymieniać, przepinać, robić to bardzo ostrożnie. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, ale chyba sobie poradzą. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że jestem bardzo wzruszony, bardzo zmęczony i bardzo wzruszony Państwa dziećmi, bo to był mój 6 obóz, na którym brałem udział jako wychowawca, pierwszy jako organizator i przez te 11 bardzo intensywnych i męczących, ale też twórczych dni nie zdarzyła nam się ani jedna kontuzja, ani jeden wypadek, ani jeden poważny incydent, o który bym musiał jakoś rodziców specjalnie poinformować. Natomiast zachęcam Państwa oczywiście, tylko proszę od poniedziałku, bo chciałbym jutro się wyspać. Jeżeli Państwo chcą porozmawiać na temat, jak Wasze dziecko się zachowywało, to ja jestem oczywiście do dyspozycji. Są to wspaniałe dzieci, nie mieliśmy z nimi żadnych problemów wychowawczych, poza jednym, że musieliśmy je usypiać po prostu i pukać i gasić światło codziennie, bo po 12 czy 13 godzinach pracy nie chciały jeszcze iść spać. Że brawo dla nich, naprawdę. Teraz zaprezentujemy Państwu jeszcze jeden fragment z musicalu Kraina Lodu, a potem będzie niespodzianka, o której powiem znowu ze względów technicznych. Dobra, mogę powiedzieć coś szalonego? Uwielbiam szaleć. Dokładnie o tym samym pomyślałem, bo wiesz, ja całe życie czekam, aż pojawi się coś. Czy to słowo, czy to uśmiech, czy to słodkie boli. Ciebie dziś mi zesłał los. Odkrywamy szlak nieznany w dawnych dniach. Miłość stanęła w drzwiach. Miłość stanęła w drzwiach. Nie kończ wiesz.
chociaż raz dokończyć daj. Lepszy jest tu ktoś, kto myśli tak jak ja. Jak? Właśnie tak! Czy powód naszej jedności to zbieg jest okoliczności? I ja to jest wola gwiazd. Przeszłość zła nie zaboli już nas. Serce już nie tonie w tamtym dach. Miłość stanęła w drzwiach. Miłość stanęła w drzwiach. Niech złośliwy znak z nią ty. I ty. Miłość stanęła w drzwiach. Mogę powiedzieć coś szalonego? Wyjdziesz za mnie? Powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego.
To była właśnie ta niespodzianka, która jest naszym dziełem, które zostanie. Ja chciałem powiedzieć Państwu, bo teraz widzicie Państwo, widać te problemy, których nie było widać wcześniej. Teraz mamy też problemy. Nie są żadne problemy, to jest magia teatru, że teraz właśnie mieliśmy biały horyzont po to, żeby wyświetlić film, a teraz będziemy mieli czarny horyzont, żeby zrobić inne światło i muszę Państwu coś poopowiadać w czasie tego, co się tutaj dzieje. Więc oglądaliśmy właśnie utwór To, która jest. To jest pierwszy utwór otwierający musical, High School Musical, który będziemy robić i który zaraz Państwo zobaczą na żywo. Połowę jego. Aż. Czyli prawie 14 utworów, które zrobiliśmy w 10 dni. Oczywiście bardzo nam w tym pomogły lekcje na Zoomie i zżyliśmy się bardzo i pracowaliśmy nad innymi, ale dopiero teraz mogliśmy to naprawdę zrobić na żywo. I ten film miał jedną usterkę techniczną, już nie z naszego, ten w pewnym momencie zrobiło się czarno na ekranie i to nie jest nasza wina, to jest wina zepsutego kabla HDMI, który po prostu się zepsuł, ale nie będziemy Państwu jeszcze raz tego puszczać, bo zaraz Państwo zobaczycie to na żywo, natomiast wrzucimy to na stronę i będą Państwo mogli uwierzyć nam, że ten film się naprawdę składa z dwóch ujęć. To są dwa ujęcia. Jest taki moment, kiedy Ania Mróz robi takimi pomponami i później jest przejście na boisko. Widzieliście Państwo z pewnością? Czyli jedno ujęcie z klasy przez całą szkołę bez żadnego cięcia. I to się robi w ten sposób, że na początku trzeba nagrać full playback, czyli nagrać wszystkie głosy, których tam czasami jest 26. Zajęło nam to ponad 400 take'ów, czyli 400 razy musieliśmy nagrywać jakieś fragmenty, później to czyścić, montować, żeby to było perfekcyjne i naprawdę jest. Jeżeli, jak już mieliśmy nagrany ten utwór w wersji audio, to później właśnie musieliśmy to wszystko wyreżyserować w szkole, rozstawiając je w odpowiednich miejscach i na przykład zrobić tak, żeby po wykonaniu pewnego układu choreograficznego oni przejeżdżali za kamerą albo jakimś pojawiali się w innym miejscu i później znowu robić taką karuzelę, żeby wszyscy byli. I MasterShot jest bardzo trudną gatunkiem filmowym, dlatego że jakakolwiek pomyłka sprawia, że musimy się cofać i nagrywać wszystko od początku. Tego nie można zmontować. To musi być od początku do końca perfekcyjne. I zajęło nam to 6 godzin. I na końcu już było bardzo, już zaczęło się robić ciemno. Wiem, że Artur czynił czary, żeby to trochę rozjaśnić, ale to była już godzina około 7, czyli już musieliśmy jechać na kolację i zrobiło się chłodno. I był, proszę Państwa, wielkie ryzyko, że zaraz spadnie deszcz. I Państwa dzieci, moje dzieci, bo ja je traktuję jak swoje dzieci, miały jedną ujęcie, żeby nagrać to na boisku tylko. Bo ja powiedziałem, że ja się mogę zaryzykować, że wyjdą, na chwilę się rozbiorą, zagrają raz, ale nie więcej, bo się przeziębią. I wyszedłem przed szkołę, zobaczyłem, że tam jacyś miejscowi koszykarze grają mecz koszykówki akurat na tym boisku. I wyglądali bardzo groźnie i mieli wszyscy samochód marki BMW. Podszedłem do nich i zapytałem, czy byliby tak uprzejmi. I zabrali piwo, które pili w przerwach między meczem i wyczyścili nam to boisko, bo chcieliśmy nagrać taki teledysk z młodzieżą. A oni byli wszyscy bardzo wytatuowani, bardzo silni i jak wspominam, powtarzam jeszcze raz, mieli samochody marki BMW. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, takie stare BMW, stuningowane, z dużymi wydechami i różnymi dodatkami sprawiającymi, że wyglądali bardzo groźnie. Ja tak zerkam, czy już jestem horyzont, mogę kończyć. W każdym razie podszedłem do nich z pewnymi obawami i poprosiłem ich, a oni powiedzieli, dobra, jasne. Zwolnili nam to boisko, myśmy weszli. Jako, że w MasterChefie się nie nagrywa się dźwięku, to nie było słychać ryku w silniku i pisku opon, które tam stamtąd się myśmy to i młodzież też to zupełnie nie ruszyło. Zrobili swoje zadanie bardzo profesjonalnie. Jaka młodzież, są artyści już dorośli. I teraz, proszę Państwa, już chyba mogę przedstawić naszą pierwszy fragment, taki duży, bo w zasadzie połowę High School Musical.
I to jest, powtarzam, wszystko, co dzisiaj pokazujemy poza fragmentem Króla Lwa, to jest to, co przygotowaliśmy w ciągu tych 10-11 dni. I to jest wyłącznie ich zasługa. Ja nie wiem, jak oni to wytrzymują. I teraz to, co Państwo zobaczyli, zobaczycie Państwo na żywo. Ale zanim to się stanie, ja jeszcze zapomniałem wymienić parę osób, które dzisiaj realizują nasz koncert. To jest Szczepan, który jest odpowiedzialny za dźwięk. I słyszycie Państwo te takie za kulis. To jest bardzo ważne dla nagłośniów, jeżeli artyści go doceniają, a on jest naprawdę bardzo muzykalnym i zdolnym człowiekiem. Mało takich jest w ogóle na świecie. Jest pan Oczkowski, pan Artur Oczkowski na górze, który jest odpowiedzialny za światło, i jest Mateusz Kołodziej, który w Król Lwie, który się dzisiaj pokazał, był Mufasą, ale oprócz tego robił światło do Króla Lwa. I to światło, które Państwo dzisiaj widzą, to wszystko, co Państwo dzisiaj widzą, myśmy tutaj na tej scenie stworzyli od godziny 11.30, także to jest naprawdę wielka rzecz. Panowie na górze, wielki szacunek i wielka wdzięczność. Dziękuję bardzo i zapraszam na High School Musical i dziękuję za cierpliwość i obiecuję, że już do końca nic nie będę mówił. O czym się przekonacie, wkraczając do świata dorosłych, gdzie codziennie będziecie odkrywać nowe horyzonty. Bądźcie niepokonani. Wierzę, że mieniące się światła lata rozjaśnią wasze płodne, młode umysły na najbliższe kilka miesięcy. Korzystajcie z tych pierwszych czasów dobrze i mądrze. Parafrazując Lewis Carroll, kiedy spojrzysz na lato przyszłości, z minionych letnich dni będziesz pamiętać lato jako wspomnienie lata, niczym letni strumień letniego lata. Lato, lato! Wszyscy oszaleli, mamy wreszcie swój czas. Nie czekaj, chcę usłyszeć te jasno. Raz, dwa! Tortura jest, chyba już czas. Nasze wakacje, tortura jest, dziś i na gaz. Raz, dwa, szkolenia, z tej budy już przyszły czas na ewakuację. Zbywamy się, nie ma już nas. Pata, zjedźmy się. Już czuję, że uniosę się na tobie, będę znów. Wyczylenie królowej szarnej, a impreza zaraz zacznie się. Kotku, widzę cię, gadkę poślę ci. Całe lato będą o tobie śnić. Na razie śliczny mój, na zawsze twój, we wrześniu widzę cię. Wszyscy oszaleli, mamy wreszcie swój czas. Nie czekaj, chcę usłyszeć teraz tu. Raz, dwa! To która jest, chyba już czas. Nasze wakacje, to która jest, dziś i na gaz. Raz, dwa, szkolenia. Nie przynudzajcie, ten zamion jest nasz, let's go!
maszyna zwygniła. Koty rządu czerni złoto wiel. Więc trzeba być się tam, więc trzeba kurna tam. Albo chyba drogę zlepło jedny nastał czas. Wyczyście szafki, podpiszcie albumy i wyciśnijcie kremik do opalania. Lato uważam za otwarte! Trójki, czas! Siema! Panowie! Całe lato strzelamy w obręb, a po wakacjach mamy przyjaciółstwa. Ciasto, zarabiać, liczba hajs. Mój ojciec mówi, że nie wie, czy to będzie stać na prywatną szkołę, jeśli dostanę stypendium. Stypendium? Mówię ciasto! Ja muszę spodkładać na auto, żeby zabrać się na prawdziwą randkę. Tak, to jest prawda. Łap! Hej! Musisz się skupić, także! To będzie najlepszy zapis historii. A i tego się trzymajmy. A jak naprawdę to wreszcie byłoby czas na spokojną lekturę Wojny i Pokoju po raz trzeci. Co u ciebie, Marto? Mózgowcy chcą wiedzieć. Prosty plan, zostanę breakdansującą, hip-hopową, niańczącą dzieci super gwiazdą. Hip-hop, woo! Troj, jesteś moją muzyką. Kocham cię, Kes. Daję czadowi lekcję jazdy przed testem. Po raz piąty. Trzymamy kciuki. Hej, Gabriela. Piszę nowy musical dla ciebie i Troja. Super, pokój. Świetnie, wszyscy razem to nie. Ja i my! Będziemy zawsze razem, to nasz czas, nasz gwiazd zwyciężymy! Gabrielo, wiem, że to trudne przeprowadzać się tak każdego lata. Nie mogę zjeść myśli, że już nigdy cię nie zobaczę. No co ty, Szarfej? Mama obiecała, że zostaniemy do końca roku. Tak się cieszę! Cudownie! Tiboltonie drogi, rzutów za trzy dla twojej załogi, bo takiemu artyście idzie zawsze jedwabiście! Daj mi ten album! Nie umiesz podać albumu? Kretynka. Troju, najdroższy, widzę twoje nazwisko na afiszu, tuż pod moim. Szarfej! Wiem, że źle zaczęłyśmy, kiedy przeniosłam się tutaj zimą i dostałam główną rolę w musicalu, ale bardzo mi pomogłaś przy Julii i Romeo, wiesz, te wszystkie... Ma! Spokojnie, oddychaj malutku. Powtarzaj za mną. Jestem nową kobietą, odrobiłam lekcję i kocham wszystkich. A wszyscy kochają ciebie. To chyba oczywiste. Szarpej, nie no, słuchaj.
Lato się właśnie zaczęło, nie wiem. Wyjdź na dwór, zrób coś miłego dla siebie w końcu. I może dla kogoś jeszcze? Jesteś genialny, Franciszku. Ale co ja takiego powiedziałem? Wyluzuj, Ryan. Jestem nową kobietą, pamiętasz? Fulton! Tu szarpej. Evans, dokładnie tak. Mój tatuś powiedział, że gdyby potrzebowała czegoś ekstra, mam dzwonić do ciebie. Potrzebuję, żebyś coś załatwiła. Za wszelką cenę. Ej, telefon! Lata, człowieku, cokolwiek jesteś. Czego trzeba takie? Nie no, to naprawdę świetne wieści, ale skąd ma pani mój numer? Dobrze, rozumiem, ale mógłbym przyjechać tylko jeszcze dziewczyną. Studentka, tak, pracowita. No i z znajomymi. Tak, też pracowicie, oczywiście. Aha, naprawdę? Super, rewelacja, do zobaczenia jutro. Ej ludzie, załatwiłem wam robotę! Jedziemy razem! Ryan! No chodź! Najlepsze lato? Och, panna Evans! Witamy w Lava Springs! Zapowiada się kolejne cudowne lato. Panny ojciec zarządził rozwinięcie czerwonego dywanu na panny przyjazd. I oczywiście na przyjazd pana Evansa. Klub wygląda wspaniale, Fuli. Słodziutka! Ja. Słodziutka. Czy ona się dobrze czuje? Jest nową kobietą. Dziękuję, panno Evans. Wspominam pani ojcu, że tego lata pani życzenie będzie dla mnie rozkazem. Właściwie to pani ojciec zarządził, że pani życzenie ma być dla mnie rozkazem. Tak czy siak? Miodowo. Rozumiem, letni konkurs talentów jest dopięty na ostatni guzik. Zapowiada się magiczny wieczór. Nice, słodziej. A co do tej mojej małej prośby dotyczącej obsługi, zatrudniłaś wiesz kogo? Załatwione. Dyskretnie. Yes. Dziewczyny! Szałowo! Gdy zapach nowości w modzie jest znów i słońce jak flesz wygląda z podmuchu basenu Deep Blue. Z Paryża milej, wachlarz importem z Japonii, Japonki importem z Alei. Najnowszą kobietą chcę być, tego chcę. Ma być szał i dzień, tym słowem dzwonisz i masz. Ma być szał i dzień, jesteś asystentor, jest nasz.
przecież to mój czas. Tylko perfekcja. Perfekcja. Detal pierwszeństwo ma mieć. Ma mieć. Tipsy już błyszczą w słońcu. Włosy, oczy, usta. Tak jak lato, jak z pięknego snu. Chcę mieć już, 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 już. Shall we dance? O nie, każdy już wie, że ma ten. Shall we dance? Nie wierzysz, przekonaj się. Być żałowe ma, bo ja tak chcę. Żałowe tak, żałowe tu. Żałowe tak, żałowe tu. Żałowe ciuchy, żałowe. Wszystko żałowe na nim musi być. Nie masz ze mną szans. Wiesz, że skończony ideał to. Ja chcę mieć, chcę mieć. Sharpay Evans powróciła! Troy! Troy! Gabriela? Sharpay? Ale Gabriela? A co ty tu robisz? Jestem noworodowniczką. Prosiłam, żebyś zatrudniła Troya Boltona! A nie całą szkołę! Pan Bolton nalegał, aby przyjechać z przyjaciółmi, z którymi mógłby pracować, spędzać razem czas. Tak, tak, będziemy zawsze razem. Ciągle to powtarzam. O, cześć, Sharpay. A może obejrzymy razem film wieczorem? O, cześć, Zeke. A może ze sobą zerwiemy? O, już mnie nie lubisz? Uwielbiam, tylko muszę popracować nad opalenizną. Masz piękną opaliznę. Cieszę się, że rozumiesz. Bye! Okej. Okay. Bye. Bye. Była pani uprzejma stwierdzić za wszelką cenę. Guzik nie obchodzi, co mówiłam. Masz ich zwolnić. Szczególnie tą wiedźmę, Gabrielę. To jest biznes, panno Evans. Nie pani zabawka. Nie mogę ich teraz legalnie zwolnić bez powodu. To spraw, żeby sami odeszli. To byłoby troszkę nieetyczne. Nie sądzi panna? Ej, słuchaj. Co się stało z tą odmienioną Sharpay, która wszystkich kocha, co? Zwolniłam! Stara Sharpay wie, czego chce i dostaje to, czego chce. Jakiś problem? Tak. To zależy, czego chce. No? Dawaj. Wolałabym, żeby panowie zwracali się do mnie pani Suto. W szczególnych sytuacjach jej ekscelencjo. Będziecie kelnerami. Podajemy z lewej, zabieramy z prawej. I pamiętajcie, klient ma zawsze rację, co oznacza, że wy zawsze się mylicie. Panno Cox? Co to border? Będzie pani kroić, solić, siekać, ścinać, drylować i filetować. Jedzenie. Nie palce.
Pani McKessie? Tak, pani Fulton? Będzie pani moją sekretarką. Usuwanie skrzywek, lizanie znaczków i inne fascynujące zajęcia biurowe. Tak jest. Słucham. Panno Nielsen? Panno Nielsen? Obecna. Obecna. Wykona pani wiązankę najpiękniejszych utworów muzyki windowej na pianinie. Byle nie za głośno. Oczywiście. Panno Scott? Tu Jackie Scott! Aksamitnie w listy głosu! Proszę darować sobie prognozę za pogody. Tam jest góra wyznaczeń, którą ma pani zdobyć. Razy zarządzić wspinaczkę. Ja mam do jasę! Pani Baylor? Będzie pan pomocnikiem w kuchni. Szefa deseru. Tylko pamiętaj, jedzenie kosztuje. Spalisz, płacisz. Hej ludzie, jak pierwszy dzień? Panna Montez, jak sądzę, pani przerwa zaczyna się za dokładnie 43 sekundy. Miejmy nadzieję, że żadna część dochodu netto firmy w postaci gości hotelowych nie utopi się w trakcie pani bagarów. Pani Fulton. Ekscelencjo. Czy będziemy losować, kto będzie obsługiwał Sharpay? Od tej chwili nikt nie będzie obsługiwał Sharpay. Yes! Będziecie obsługiwać pannę Evans. Bez jaj. Życzy samej. A teraz przygotować to miejsce na lunch, bo ten pierwszy dzień będzie zarazem waszym ostatnim. Zrozumiano? Tak. Dobra, ludzie, bawcie się dobrze, ja stąd spadam. Ktoś idzie ze mną? No, ej, ludzie! Słuchajcie, daj nam tu jeść, spać, a my nosimy te głupie mundurki. Bo jesteśmy w pracy, tak? Słuchajcie, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ale dopóki jesteśmy drużyną, wszystko będzie dobrze, nie? Jak to możliwe, wyleczyć góry aż tak bardzo spać na dno? I nawet nie wspomniałeś, że nasz szef to czyste zło. Nie chcę im mówić do kotleta. To jest trudne dość. Trudne szlady, jakie pasy. Ze swym jest wszystkim naszym. Każdy chce być bogaty teraz już. A teraz chodź, chodź, pokażemy to. Do pracy masz, już mamy plan. Sami chodź, chodź, by wszystko szło. Gigantem, co ma metrów 100. To lepsze niż tu gicić ciasto, lepić to. Wymarzył mi się hajs, lecz to nie warte gry. Jak tu znaleźć sposób, by ogarnąć kursy? Bo mistrzowie to my, nie przegramy tej gry. Pokonamy najgorszy wręcz syn. Przeradę dam, bo przy sobie was mam. Bawmy się pracą tą, wcale nie aż tak złą. Chodź, chodź, ogarniemy to. Do pracy masz, już mamy plan. Z nami chodź, chodź, by wszystko szło. Lato da się ocalić, więc razem ogarniemy to. Mamy pracę tu, my pracujemy jak za dwóch. Więc tutaj z nami graj.
woli jednak z talerza. Przynajmniej ci, którzy czekają teraz w jadalni na kelnerów. Gabriela, poczekaj. Słuchaj, tak sobie pomyślałem. Pójdziemy może po pracy na pole golfowe? Tylko ty i ja. Obiecujesz? Obiecuję. Bogaci ludzie bodują, panie Bolton. Basen jest wspaniały, jedzenie pyszne i są tu nasi przyjaciele. Najlepsze lato. Zwłaszcza z tobą tutaj, ze mną na tym kocu. Jak tam praca na kuchni? No wiesz, nie ma nic lepszego od wspólnego mycia garów. Nie no, generalnie jest okej. Wiesz, mama uważa, że praca wakacyjna dobrze wygląda w CV. Studia kosztują fortunę. Mojego ojca na to nie stać. Nie zarabia tyle, co te szychy tutaj. Troy. Ale masz szansę na stypendium. Mam albo nie mam. Wszystko zależy od przyszłego sezonu. A możemy nie myśleć o przyszłości aż do września? Natychmiast! O, przybliżają się. Dziękuję, kochany. Berek! 3, 2, 1. Co to jest? Trafieni, zatopieni. Misja wykonana. Podoba ci się? Napisałam ją w zeszłym tygodniu, ale doszłam do wniosku, że moglibyśmy ją zaśpiewać na konkursie. Mam pomysły dla każdego i mamy jakieś 2 tygodnie, żeby to ogarnąć. Ty i Troy macie duet, a Zik, Chad Taylor, Marta Cox i wszyscy inni mogliby robić chórki i tańczyć. Nie. Moja kariera muzyczna zakończyła się na zimowym musicalu. Ale napisałam tę piosenkę dla ciebie i Gabrieli. To prezent, bo wy jesteście jak... No wiecie, moja muzyka. Zagrasz jeszcze raz, Kelsey? Gdy słyszysz wstęp do opowieści, chcesz ją poznać, zgłębić sens. I w świat marzeń się przenieść i zostać, być miłością, nadzieją na najlepsze. Bądź akordem mym, bądź melodią i rezonuj. Się na
hałas życia, nadając mu sens. To jest życia sens. Gdy tylko ją usłyszę, wiem, że jesteś ze mną. O, moja muzyka to ty, ona żyje i kuszuje. I dzięki niej jestem tu, moja muzyka to na 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 na. Krakowska Akademia Muzykalu.
Szanowni Państwo, przedstawiam od lewej. Artur Wołoch. Film i media i reżyseria. Paweł Kumięga, główny reżyser. Marta Tomala, choreografia. Natalia Sowoń, główny choreograf. Małgosia Chyła, wokal. Dziękuję Państwu bardzo za zaufanie. Brawo, kochani, jestem naprawdę wzruszony, nie miałem pojęcia, że tak dobrze wyjdzie. To jest, proszę, połowa tego, co pokażemy w listopadzie. Oczywiście dużo lepiej, jeżeli się da się. Dorobimy to i zrobimy to naprawdę porządnie w listopadzie, obiecujemy. Ale tak poważnie mówiąc, to jest niesamowite, że oni w tyle materiału przygotowali w 10, w 11 w zasadzie dni. Ja czegoś takiego naprawdę nie widziałem w życiu. I jestem pełen podziwu, bo narzuciłem takie tempo, którym byłem zmęczony po 2/3, a wy nie. I bardzo wam dziękuję, że byliście po prostu fajnymi ludźmi, że byliście razem jak jedna wielka rodzina, że się wspieraliście, pomagaliście sobie. Mieliście różne natręctwa, ale one szybko znikały, że nikt nie umarł z was, że wszyscy jesteście w pełnym składzie, że jesteście moją muzyką po prostu. Dziękuję bardzo.